Dzień dobry, to będzie jutro, czyli dzisiaj. Michał dzwoni po tuk-tuka, bo przecież bidał. Ja nie wiem, jak ty żyjesz w ogóle. Nic w lodówce? Żyję skromnie, za to bez wygód. No to nie po mojemu, to nie po mojemu. No ale dobrze, no już nie wtrącam się i nie przeszkadzam. Pozdrawiam. No, mam cię zza winkla. Zaskoczenia. Mam cię zaskoczenie. No czekamy na wóz, przewóz. Tutaj, a to już filmowałem. Dobrze im to schodzi tak naprawdę. Znaczy to jest... Nie ma cen, ale dobrze im to schodzi. Cały czas oglądam, że... Znaczy podglądam ich. I przyjeżdżałem pięć. Dobrze, nie przeszkadzam, pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Jesteśmy w Polonii, znaczy w Warszawie. No to już pokazywałem, zamówiliśmy jedzenie. Ja mielone, ty co zamówiłeś? Ja zamówiłem pieczeń z karkówki. Pieczeń z karkówki. Tylko przypominam ci, żeśmy jeszcze nie zamówili, ale dopiero przedyskutowaliśmy. Znaczy nie, my wybraliśmy tak, wybraliśmy, w głowie, ale jeszcze pani nie otrzymała tego zamówienia. Ja mielone. Ja karkóweczka. Michał karkówkę. Po jedne piwko oczywiście. No i już tam. Jedno to nie za dużo. Jest. Ogolony. Ogoliłem Michała. I to za darmo. Dokładnie. Pozdrawiam. Smacznego. Smacznego. Dzień dobry. Znowu balkon. Znowu mnie słyszycie, widzicie? Ja tam sobie oglądam gapty, znaczy coś tam oglądam. Ale dostałem rozkazy. Muszę wybyć. Znaczy muszę. Ja bardzo chcę, żeby zobaczyć kotki i tak dalej. Muszę wybyć do pani mamy, do Siny, bo tam potrzebny jest i laptop, i coś, i w ogóle wszystko. Także, no cóż, mam nadzieję, że nie macham dzisiaj kamerą, jak wszyscy uwielbiają. No cóż, no więc jadę, jest niedziela, jest spokój. Jak w Siemrep, bez Angkorbat, ale jak w Siemrep. No i tyle. Także jadę. Pooglądam sobie, co tam pooglądam, może coś nagram, bo tak naprawdę to jest materiału na taki odcinek osobny, bym powiedział. No ale zobaczę. No pewnie coś nagram, jak to ja. Ale pewnie odcinek specjalny też będzie, bo wiele się tam dzieje rzeczy. Dużo się dzieje. Więc jest o czym poopowiadać. No dobra, jadę. Piję jakimś kawę, chociaż kawę mi się dzisiaj nie chce, no ale coś tam, ten. Jadę. Jezu. Nie pogadam. To jest trochę tak, że tego, co ja się spodziewałem i tego, o czym mówiłem wcześniej, że jakbym poszedł na to wesele, Lisko, no właśnie ktoś by mógł źle odebrać, że ten, nie tam, ja w ogóle wolę winko niż piwko, jak już, co? Czekajcie, bo szefowa woła, co? A, że mówi, że kaczki jakieś są, to. A iść tam, bidno musiała po mnie wyjechać, bo pan menadżer z tuk-tuka. O, no proszę, no tak. Yeah, beautiful. I like it here. I always like it here. You remember, eh? Yeah. Ja to miejsce zawsze lubiłem. Kto tam się cofnie z rok w odcinkach, kto zobaczy to. To mi się zawsze podobało tu mangowce. Ja oczywiście kiedyś sobie bachnąłem z podłogi, znaczy z podłogi, no z ziemi. To była trawa, ja nie wiem, no tam no zmienia się, czyli przeorali to coś tam, dobrze, bo tam dalej jest też trawa, jak widzicie. Tam jest takie staw. Tutaj w ogóle to jest taki spad. Już nie chcę mi się iść, bo jakoś kamyszków dużo. A jestem na boso oczywiście. No.
I tu zawsze woda podchodziła, z tego co pamiętam. I tu właśnie mama Siny, znaczy bachnął ją ten Viper, Green Viper. Czekajcie, jak już jestem, to idę. Czego się nie robi? No, i tu podchodzi woda. Jakaś ten pora deszczowa jakaś jest łagodna w tym roku. Co im się nie podoba tak naprawdę i słusznie, no bo to albo pada, albo nie pada, więc kiedy pada, to... O Jezus, tego pieska nie było wcześniej, ja nie wiem, a przynajmniej nie pamiętam. Ale fajne, jakieś małe się pourodzały. Dobrze, ja nawet jeszcze nie byłem u kotków, bo Sina mnie przywiozła, tuktukarz oczywiście się pogubił, więc Sina wyjechała po mnie motorkiem, także mnie przywiozła tutaj. Także za chwilę, no to tam, w tamtą stronę jest pani mama mieszka. także jest niedaleko. Kurczę, muszę uważać, bo na boso chodzę po tych... No już idę, dobra, jeszcze. Ja myślę, że ona się cieszy. Znaczy, to jest on. Dobra, nie przedłużam. Nakręcę, jak się wydostanę. No. I gościu, który mi piwo podał, odszedł. Znaczy poszedł sobie, nie? No dobra, ja to rozumiem jakieś tam językowo. Nie ten. O, tu jest. Językowy nie za bardzo, no okej, okay, nie. No dobra, idę tam. Kobitki. Ja powiedziałem Sina, kup jakieś. Bo ja jestem głodny. No. Nie żeby ktoś myślał, że jestem taki gościnny. Kuźwa, no nie mogę z tymi psami, bo jak przyjdę bliżej, to czekają. Dobra, nie chodzi o to, że jestem taki gościnny, aczkolwiek jestem, ale jestem głodny też. Mówię, kup gryla niech zrobią, no nie tego, ten jest za mały, to jest tylko taki do zupek, nie? Ja wiem, że to wygląda bardzo nieprofesjonalnie, ale powiedzmy sobie tak, jedzenie ugotowane na takim czymś, czy na takim za 10 tysięcy złotych, tak samo będzie smakować, nie? Naprawdę tak samo. No i ją tu... I mówi, że jeszcze poczekaj, bo tam jakieś liski mają swoje. No dobra, no chwilę mogę poczekać, ale... Ale idę, można czekać. W ogóle tu uporządkowali, naprawdę, jeszcze raz pokazuję. No, fajnie. I tutaj... Dobra, to muszę wyjść w takim razie. Dobra, to może... Dobra, nie będę wychodził, pokażę w następnym odcinku, bo i tak już... Żeby tak nie przynudzać, nie? To pokażę w następnym odcinku. Pani mama właścicielka idzie. No wszyscy jacyś są... A nie, przepraszam. Pomyliłem się. Pani mama właścicielka jest gdzieś tam. To pewnie pani mama. Albo jakoś tak. No. Dobra, no... Do zobaczenia, mam nadzieję, już przy jedzeniu. Ja stawiam, czyli wystawiacie. Do zobaczenia. Hello. No, ale ja tu widzę. Widzę coś. Coś mi znajomego. No, piękne. Dobra, zaraz idę. Proszę, co stoi na podwórku. Skąd mają? Nie wiem. Hello. Dobrze, idę. Bo dopiero co przyjechałem tutaj do cioci. Do cioci, a teraz muszę iść wreszcie kotki zobaczyć. Także biorę Sinę. We go, Sina. We go to see the ćma. No dobrze. Dobra, to zaraz idę, pokażę. Dobra, idę do kotków, a tu są... Oj, dobra, idę już, dobra. Jest muczka karkulowa. No i co? Nie wiem. Czy chce pogadać, czy chce mnie bodnąć? Nie, tam pogadać. Dobry człowiek jestem. Ale się trochę boję przejść. No dobra, idę.
Nie no, idę do pani mamy. A tu się naprawdę pozmieniało wszystko. Jasmin, czyli Jaśmin. Tak, tu się pozmieniało. Ojojoj. Idę. No ta już pojechała na rowerze. A ja muszę z buta. No ale dobra. Odchudzam się. A propos odchudzania. Bez odchudzania kilo spadło kolejne. Więc nie wiem. Przeprowadzki mi służą, by powiedzieć. A ona wjechała do innej sąsiadki. Siostry. To nie wszyscy, to siostry i wujkowie. Dobrze, jak coś będzie, to nakręcę. No syna się chwali. Mówi, zobacz, Krzychu, zrobiłam tutaj. No i fajnie, no zobaczcie. Ja co prawda ten płot chciałem pomalować. Nie, no żartuję. No, ten, kto mnie ogląda, to wie, że... Ale ładnie, pięknie. Very nice, syna. O, jeszcze zrobiła taki kącik dla zakochanych. No, tata oczywiście odpoczywa. Ale, bo ja wcześniej zapomniałem. Tata ma tutaj takie dobre okno. Już nie chcę otwierać. O, very nice. Jak tam pół łasku pracowało u tego, co to okna robi, jak to tam? O, ale zobaczcie, to jest 2 days, 2 dni i zobaczcie. I ta syna wszystko zrobiła, poukładała kwiatki, kącik dla zakochanych i wysypała gruz. Ja i tak będę chciał to zerwać i, no bo to jest tak lina, no ale dobra, no. Pudełka do pizzy. Ale bidulka. A. Ale bidulka naprawdę się stara, naprawdę coś robi, naprawdę chce coś. Nie, to nie ten. Okej. No, czyli tak naprawdę. To ja jestem ten marnotrawny, który w stolicy został. Ale nie, bez przesady. Wczoraj się spotkałem z jedną osobą, z drugą, z trzecią. Oczywiście osoby się nie nagrywają, więc... no nie mam jak tego udowodnić, ale... no idę do przodu. Idę do przodu, z inną. Cierpliwości. Zobaczycie, zresztą to jest dla mnie być, nie być, nie? Także odrobinę głodny jest. Oj, tu pozmieniała wszystko. No wam powiem, że... Powiem tak. Że tego, co ona tu zrobiła, nie zrobili ludzie przez 20 lat. Czyli... Te moje pitolenie przez ostatnie 3 lata do jej głowy daje znaki. Ona widzi, że może być inaczej. No to dobrze. Pozdrawiam. Sina oczywiście jakieś zasieki tutaj poustawiała. Ja bym wypuścił maluchy. No maluchy, no. Dyżuchy czy maluchy. Tak czy inaczej. Chodzi o to, że to co widzę tutaj przez tylko 2 dni, no nieskromnie powiem jeszcze raz, że zasługa to jest moja, no akurat moja w tym wypadku, no jakby był ktoś inny, to była innego zasługa, ale o jest mama. No i co? Poukładała, to wiadomo, to są jakieś mury zwykłe. Poukładała to jakoś ładnie. Jest zamrażarka. Powiedzmy tak, z tego co mogła, zrobiła moje sławne koszule. Z tego co mogła, zrobiła no fajne miejsce. Koty są zadowolone. Już się chyba zaadoptowały. Aż mi szkoda, aż tak się położę, aż mi szkoda
Wyjeżdżę dzisiaj, ale muszę, bo to nawet nie ma internetu, żeby ten odcinek złożyć, ale tak, żeby było wytłumaczenie. Dzisiaj nagram to, co nagrywam i wam o tym mówię, a jutro faktycznie chyba przyjadę na 2 dni i czyli jeden dzień nie będzie odcinka. O! Czyli jeden dzień nie będzie odcinka. A sobie tu pobędę, bo jestem umówiony. No dobra, już mówię, jestem umówiony. Nie, no chyba mam takie 2 dni, że mogę tutaj być bez netu. No co, Maru? Ale ile misek, ile tego wszystkiego? Sina, why you give to bandzie? na dopiekuńczość. The boy, the tell me boy come to eat home. No tak, bo jeszcze jest tu kot mamy. Na imię, nazywa się Boy, nie? I jest bojem, w sensie, że jest chłopcem. Także, no to są wszystkie. Moja ulubienica. Jest i Marek, nawet przyszedł się sam przywitać. Sama. Dzisiaj. No dobrze, dobrze. Nie przeciągam. Pozdrawiam. Jest. Jest gwiazda. Ja. No tutaj jeszcze się nie doskonała, no ale dobra, dobra. Show me the kitchen then. You say you wanna show the kitchen. No. I don't think. I teraz ja oczywiście. Nie? No ale idę. Wszystko dla widzów. Au! Ujujuj. No dobra, idę. Idę. Dobra. Nie, to co zrobiłem, to tutaj się tego nie... To się tutaj nie wydarzyło przez ostatnie 20 lat, jak powiedziałem wcześniej, więc jakiś wkład do tego mam. I dobrze, to jest dla Siny tak naprawdę. Ten kto wie, to wie. No. O! Jest moja kuchenka. Jest mój stół. Ba! Są wszystkie moje stoły. No dobra, okej. Okay. You make it nice. You make it nice. Naprawdę. O, jest i boy. Boy. No boy bidny, bo 4 kobiety, on 1. No tak, no ale dogadasz się, no. Przestraszony. No w ogóle mężczyźni są przestraszeni. Przynajmniej z początku. No to poukładała Sina. Co? You leave the Phnom Penh good? No good, you do good. He rang every day. Phnom Penh rain too. No wiecie, to by ono się pyta, czy dobrze, czy niedobrze. Nie dobrze, na razie te 2 dni, bo to jestem 2 dni. Słownie, 2 dni. Więc żadne to moje mieszkanie w Phnom Penh. Co to jest? Kabyć. Sometimes you make it. A, że ona robi kiszoną, tylko oni tam po swojemu szczyli i tak dalej. No dobra. Is ready to eat now? Yeah. I can eat now? No dobra. Biorę paluchem. Uj, liquid hand. Right? Ale ostra. No powiem tak, dobra. Nie? It's like kimchi. Yeah. No dobra. But I think 1-2 more days. Bo jeszcze jest taka surowa w środku. Jestem góry? Mhm. Przepraszam, usiądę sobie na stole. You make very good jokes now, really. No, I'm not joking. I know you 3 years. I to, co zrobiła teraz, no, jeszcze raz powtórzę, to świadczy o tym, że zmieniło się myślenie. Zmieniło się myślenie.
Czyli dobrze. I'm very proud of you. You're good. You're Khmer, but you think different now. Thank you. You're welcome. Do zobaczenia. Dobrze, ja... No ja muszę... Hello. Biedulka. Biedulka. Wie, że muszę jechać. No muszę jechać, bo nie ma internetu. Zabieram różne rzeczy do Michała. Sery. To jeszcze kupiłem. Czekajcie, muszę otworzyć. Jestem gapem. Znaczy, no wiecie o co chodzi. Dobra, za chwilę. Dobra, tu Sina już mi spakowała. Dwa gularze. No bo jeszcze mam. Dwa gularze, dwa te bigosy. Właśnie nie wiem, co jeszcze wziąć. Może wziąć boczek jeszcze jeden do Michała. Dobra, no, zobaczę. To się zapytam. What medicine? Oj, syn jeszcze mówi, że jakąś chemię. A, jeszcze serek właśnie. O, to też kupiłem. Kupiłem. Bardzo dobry. Ten na przykład bardzo mi smakuje. To jeszcze od tych kupiłem, od inżynierów tutaj, a teraz wróciłem, zatoczyłem kółko. What medicine? Your phone? Pick your phone. Okay, my phone. Jej, jaka smutna, no już! Bo mi serce się rozdziera też. Tym bardziej, że teraz sporo rzeczy się dzieje na necie. Ale nie się dzieje. O, okej, okay, no? Dobra, idę. Do jutra. Jutro wracam. I coming back tomorrow, eh? Yeah, see you, sir. See you. Idę do Miszka. Jest Mistrz. No dobrze, Sina tu naprawdę się... Sina, can you give me one water? Yeah. Tak na drogę, żebym miał, nie? Ja idę z drugiej strony. O tym zrobię, to jeszcze poczekajcie chwilę, to jest naprawdę... Trzeba się na chwilkę zatrzymać i opowiedzieć o tym więcej. Także ja to nagram. Jak słyszycie, jutro już wracam. Bo... Thank you. Bye bye, Sina. Thank you so much. Say bye to the people. Yeah. Okay. Dobra, we are going. No i oczywiście... Koreczki się zaczynają. Dobra, nie ma co nagrać, bo to pierdzą za bardzo. To jadę, to coś nagram. Pozdrawiam. Dobra, ja już jestem. Sina mi nadawała toret. Tu jest pan tuk-tuk. A ja szukam kluczy. No, poczekajcie, żebym miał. No nie mam. No ja oczywiście, jak się okazało, nie mam kluczy. Jak to się stało? To przysięgam, że jak byłem mawola, to wbiłem klucz, a potem już nie. Nie wiem, gdzieś mi wypadły chyba. Tak mało, ale co ja tu widzę? Ja widzę tu sąsiada z Boreja. Z Boreja, gdzie mieszkałem. No kurczę, jestem no gdzieś, gdzie... Wiecie o co chodzi? W centrum w ogóle miasta. A Borej jest w ogóle... po drugiej stronie tego miasta. No zobaczymy, czy mnie pozna. Chciałem się jorgnąć. Znaczy chciałem zobaczyć. No. Poznał mnie. No, I just came to Phnom Penh. 2 days ago. I gonna stay in Phnom Penh now. How you doing, okay? I visit you in Borej soon. Okay? Poczekajcie. No musiałem, ale widzicie, sąsiada spotkałem na drugim końcu świata, miasta, chciałem powiedzieć, miasta. No to, kurczę, już bym zwalił tutaj, a w ogóle się dziwię. No właśnie, bo już bym zwalił to, ale patrzę, że wszędzie są nożyczki. Nie wiem, może jakieś kurczaki tu dają, czy coś, nie wiem. No już, ojej. Fajny ciapa. Przyszła do mnie. No tak. Oj. Koty, ciapy, wszystko. Jest. Jest, mistrzu. Ja dopiero co wróciłem.
z wioski. No i tyle, no i składam odcinek. Sorki, że tak późno, ale działo się, to po pierwsze, po drugie, tak to wygląda czasami, no. Możliwe, że następny odcinek będzie pojutrze, bo możliwe, że wyjadę na 2 dni, a tam nie ma internetu, niestety. Znaczy, niby jest, ale ja to by się nie dało złożyć ten odcinka. Także zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Michał, pozdrawiamy. Też pozdrawia. Obcięli cię na zagłowę, jak mnie. Dobra, pozdrawiam.